Siemaneczko, jestem Pewetem Games, witam was w grze Farmers Life. Dzisiaj oganiamy dalsze prace związane z osiedleniem. Musimy nazbierać trochę złomu, nazbierać desek i postawić kolejny słup. Tutaj oświetlenie w domu będziemy sobie później dokończać, bo na razie jest tylko jedna lampa, ale nie ma jakiejś większej tragedii. Elegancko sobie można włączyć wszystko, tylko żeby bezpośrednio skrzyneczkę włącz, lampa się pali i w domu także się elegancko wszystko pali. O to, żeby teraz zbudować, no to co potrzebuję, złomu i żarówki. Dużo, niedużo w sumie. Patrząc przy moich dochodach, może coś tam tego jeszcze wymyślimy. Patrzymy, może idziemy kupić żarówki. Żarówki chyba nie posiadamy w tym momencie. Mamy kawę, mamy lacie jabłkowy. Patrzmy na razie właśnie tutaj naszą destylarnię. A dokładnie chodzi mi o... No, Jezu. Limbrownię. Dobra, lacie jest, woda jest. Mamy buteczki, buteczki oczywiście. Jak najbardziej mam jeden zacie. Wrzucenia tu jeszcze została jedna butelka, która właśnie się kończy. I tutaj będziemy mieli ile? Też jedną butelkę. Tutaj mamy... No, trochę tych zacierów mamy za mało. Trzeba będzie podkupić nieco, ale... Na początku lecimy na wspomniany tak i musimy kupić żaróweczki. No na planów. Zobaczymy. Co Jezu? Wiecie, to jest gra bez żadnego większego przygotowania. Nie będę oczekiwał. Więc kupujemy tak, jak powinno być. Tak mi tu przyjdzie cel bimberek. Nie, tutaj nie ma. A, dobra, tutaj nie to. Mają tylko i wyłącznie. Czekajcie. Idziemy raz. Potwierdź. A, tu już więcej żarówek nie masz. No, bardzo pięknie, dobra. Dobra. Jezu, przepraszam. Nie to. Wracamy na podwórze. Troszeczkę trzeba to rozmaitości zrobić. Troszeczkę tutaj uwaliłem te drzewo, które było posadzone. I teraz sobie to pobierzemy. Bieramy powolutku tego złomu, żeby właśnie zrobić to całe oświetlenie. Jak ta muczka, upasienie, 0%, trzeba zaraz właśnie elegancko sobie tawki naciąć i dać naszym zwierzątkom oczywiście jedzenie. Dobra, teraz tak, bierzemy się za elektrykę. Elektryka tu, no i elektryka tu. Mamy już. O, elegancko, proszę Państwa, elegancko. Co teraz brakuje, tylko zrobić lampę tutaj. Ale patrzyłem ostatnio, że można sobie na eleganckości, poproszę Państwa, poprowadzić światło właśnie w naszych budynkach gospodarczych, co też byłoby naprawdę bardzo fajne. Popatrzę teraz, na ile punktów by można było zrobić. Na dwóch punktach światła, czy trzech, z tego co widzę. Trzeba popatrzeć, gdzie by można było po prostu poprowadzić ten światło, czyli trzy punkty tutaj są. Tutaj także możemy sobie dać. Wiecie, chcę się więcej rozejrzeć się, jak to by ma wyglądać na przyszłość. W tym wszystkim mam wiedzieć. Czekajcie, czy już mamy nożyce ogólnie przy tym? Nie mamy. Zacie jagodowy, czy schody się ładnie ugotowało. 36 minut jeszcze, tutaj mamy 7 minut. Jest 7 minut, 5, weźmy sobie ten zacie, wrócimy. Zbierzemy te butelki, sprzedamy oczywiście, no bo coś z tym trzeba robić. Zobaczyć, jak tam rosną rośliny, czyli tyton i borajże, boraczki właśnie. Może pójdziemy coś jeszcze dodatkowego, bo idziemy przynajmniej teraz tyton i mraki, bo są na razie bardziej, można powiedzieć, dochodowe. A w ogólnym rozrachunku, chodźcie, on chyba,
Będzie git. Na razie nie kupujemy nic więcej. Mamy tak butelkę wódki i mamy bimberek. Bimberek, jak się nie mylę, mógłbym dać chłopakom na tataku, żeby nam troszeczkę te racje pozmieniały. Oczywiście muszą się też chłopaczki zawodować. Poczekajcie, no dobrze, tutaj innego mamy na maksa. Dobra, a tutaj chyba tego nie mam, tego kawalera, może powiedzieć. Pogadamy, daj butelkę bimber, daj butelkę łódki, parzony kawy, trochę. Dobra. Jest to sama cena obydwu? Czekajcie, jakbyśmy kupili, to nie ma sensu kupować. No właśnie, o to mi chodziło, bo patrzcie, teraz będę mógł ewentualnie, jeśli maksymalnie ich tutaj sobie przekupię. No to będę miał jeszcze tańsze drzewka do zasadzenia, to by było bardziej dla mnie korzystne. Dobra. Co musimy w tym momencie zrobić? Idziemy, czekajcie, czy to było na... Kogo to było? Naszej niewiasty, tak? Musimy sobie to sprzedać. Nasz tutaj ten... Nie. Przecież kurwa, sprzedałem chłopaku. Ale daj mi zacie. Daj mi zacie, jabłkowy... Miaczany, malinowy... Jagodowy, kurwa, co ja gadałem z tym? Wsiądę chyba bimber jest, tak się nie mylę. Dobra, czyli tak musimy zrobić. Co mam, wciskam teraz? Coś dzisiaj niezbyt myślę. Z początku, dobra, lecimy. Musimy załadować naszą kolejną bimberownię. Niech sobie to elegancko, będziemy się tak ściąć to drzewo. Ogarnąć sobie wszystko. Będzie laleczka. Mogę w sumie być jak byłem u Tadzia, sprawdzić też czy mógłbym, czekajcie, weź dodaj popału i wrzuć. A, bo to nie tu było, przepraszam, tutaj. To tam niepotrzebnie teraz brałem jeszcze trzy butelki. Tu jeszcze jest ta jedna butelka. No dobrze. Dobra. Niech to się powoli robi. My sobie weźmiemy teraz kosę. Ogarniemy sobie tutaj co nieco przy tym naszym podwórzu, byśmy nacięli trochę trawy dla naszych zwierząt. I będzie elegancko. Dobra, bierzemy kosę w łapę. Patrzmy, że jak to wygląda, to ten 22 godziny, braczki 28 godzin. Nie wiem, czy tam solo też coś sadziłem, czy właśnie nie, bo powiem szczerze, że trochę zakręcony pod tym względem dzisiaj jestem, ale chcę się upewnić, czy to wszystko miałem ogarnięte, czy pole jest tutaj puste, puste, dobra. Chyba lecimy na razie z cięciem, tam. No ma nie wciśnie, to nie wciśniesz, ale na razie teraz sobie to wezmę. I ogarnę sobie, przytnę trochę trawy kaźmierzu i będzie git. Dobra. A ten moment starczy, czekać czemu? A, bo ja mam złą pewnie, dobra. Wyrzuć, te deski też właśnie wyrzuć, to jest lipa. Ej, patrzcie, ja mam warzywki, a czemu ja teraz nie wziąłem tak zrobiłem zaraz? Dobra. Przynajmniej tych żarówek nie kupiłem, a kupiłem wszystkie żarówki, patrzcie. No tam nie zwróciłem uwagi. Zaraz sobie dokończymy to oświetlenie w domu. No i bardzo, bardzo dobrze. Cyk, cyk, cyk. Chodź, Myćka. Tutaj. Chodź tu, Myćka, i zaraz będziemy sobie tutaj wyganiać temat. Chodź. Chodź, ruch. Czekajcie, a czemu nie mogę takiej wziąć, żeby... Będzie teraz żarła? Dobra, i teraz tak, chcę... Wydoić nie wydoję, ale tak. Ej, czekajcie, bo ja musiałem... Nie, poczekajcie, jaka to kurwa robiłem? Znaczy...
No wiele jak powiedzmy. Zobaczcie, czy w ogóle będzie teraz można było będzie wydoić. Ale raczej wątpię, bo coś tutaj spoknuciłem. Jedną noc w boksie miała, ale jakoś tutaj nie wypłaciło. Nie poszło jak trzeba, dobra. No to kończamy to oświetlenie w domu jak tak. Ja się nie zwróciłem uwagi na tym temacie. Dobra, z domu kurwa nie wziąłem. Ja pierdolę, nic nie myślę dzisiaj. Nic kompletnie. No ale jakoś się tam zaraz to przetrawię, jak to się mówi, zaraz będzie elegancko. Mniej więcej powiem, żeby to oświetlenie w tym domu było zrobione, to będzie już... I to podstawa tego domu będzie zrobiona, tak? Czy ja tutaj nie mogę założyć? Mogę założyć, cyk. Dobra, teraz tutaj jest łącznik tu, git. No i brak tutaj światła tu, cyk. Jest, zajebiście. Taka nalega, aby najpierw złożyć, zrobić wszystko, co poprosi jej ojciec. Mam nadzieję, że Tadek nie będzie marnym, wymagającym nastroju. Go ja oszukuję. Nie rozumiem, co chodzi. Zjeść, no już Kazimierzu, jemy, pożywiamy się, nie ma problemu. Mój Kazimierz. Ej, mogę grzebającą chyba herbatę zrobić, czy nie mogę teraz zrobić? Grzebająca herbatę, teraz co ją się mi tworzona kawa. Kawę mam. A do herbaty tą cukier. A cukru brakuje mi. Dobra, żeby to nie było tak źle. Nie no kurwa, to też mi tworzona kawa potrzeba. Przez okej kupić ogólnie, dobra. Nie ma tragedii, proszę Państwa, zaraz ogarniamy wszystko. Tak jak to będzie potrzebne. Dobra, któraś tu już będzie pustanie 38. Jakoś troszeczkę wolniej czas teraz leci, albo mi się tak coś zdaje. No dobrze. Niech pomyślę teraz, co ja muszę teraz zrobić. Tak, miałem to wziąć tam. Właśnie. Teraz kochani tam poszła, pizdziet. Głodna, zażerta pewnie wszystko. Dobra, czekajcie. Zaraz wszystko ogarniemy, tylko teraz kwestia, czy nasze zwierzęta mają życie. Antybiotyku dla się kuźwa Kazimierzu nie dam, mój kochany. Ustań się przy tym. Dobra, tutaj bierzemy kolejną butelkę cydru, z tego co widzę. Mamy wódkę i mamy cydr, więc tutaj już coś tego będzie. Czekajcie, to jest jagodowy, jak się nie mylę. Tutaj pod butelkę bimbru jest raczej ziemniaczany. Tam ziemniaczany nie, to jest owsiany. To jest raczej owsiany równa się bimberek, więc zajebiście. Dobra, widzę, że każdy naprawdę troszeczkę zostaje za mocno w tyłku. Pod tym względem, dobra, teraz musimy teraz ogarnąć sobie temat tego drzewa do końca, żeby to pięknie sobie pościnać. Cyk, cyk, cyk. Kurwa, nie wiem, co tyle miejsca mi wszystko zajmuje. No dobra, to sobie położmy pod płotem, bo tutaj będzie później na użytek własny. Zaraz pójdziemy, czekaj, jak ci dam. O. Dobra, uderzki z siebie jedną butelkę napij, to się nic. Osobnie nic się nie stało, jak wypiłeś, tylko tyle. Mój nogi Kazimierzu, abstynencja była, ale nie raz na jakiś czas możesz sobie po prostu pozwolić. Zabij wypić, dobra, te słupeczki sobie to zostaną. Cyk, potwierdź, dobra. To jeszcze jest w miarę dobrze, elegancko. Butelka następna jest gotowa. Możemy sobie wziąć zaraz na bieżąco, bo taka będzie ta
I teka stąd. No poczekajcie, skurwa, to już mam raczej to, to się tego zaczęło było. Dobra, to muszę lecieć teraz przelać ten bimbezek. A ten antybiotek faktycznie kupić, żeby mi się tam na Kazimie się wykończył, to nie? Więc dobra, pizza bita i... Siemka, siemka, moja mula. Bierz to i bierz to. Ty antybiotyków nie posiadasz. Szukaj 90. Nasiona owsa za 5. Owiec by mi się przydał. Oczywiście na paszę, ale czy na więcej coś? Nie wiem. Cyk. Dawaj, jedziemy po antybiotyk. No, wykończyć mi się biedaku. A tego bym zbytnio w tym momencie nie chciał. A co to się odjebało? Antybiotyk 140, no... No drogi biznes. Spożyj. Cukier 112, tak ten dalej. Dobra. Masło, butelka wódki, 24. Ty byś mi kurwa dawała butelkę wódki. Tam wychodzi mi 120. A tutaj nie sprawdzałem w ogóle. Tutaj też jaka skupuje kawę, skupuje po 10, a kawa u niej kosztuje 28. No drogi ten biznes, drogi. U ciebie, no ale co zrobić? No co zrobić? No ma zimno są całkowicie ma się. Co może być u Sołtysa ciekawego? No ale fajnie, że ten prąd podłączyliśmy. Trzyma Sołtys. Pogadamy bimbecy, znaczy Polanda, Pyszonek, wszystko pojęcie. Dobra, czyli pozwolenia tutaj nic. Mógłbym kurwa, elektryczność 5000. Budownictwo 5, uprawa roli 9. Wycinka zewa 1000. Aha, to takie rzeczy można sobie wziąć, tak? Aha, czyli się może tak powiedzmy zdało teraz powiększyć areał, to dość powiem blisko. Można sobie albo postawić od nowa, podobnie. Coś dobre i to. Bez dwóch zdań. Napisz się ze studni. Uważaj, że się tylko kity nie odwali, bo się wkurzę. Jaja sobie robisz, smućka. Wracamy do domu. Kurwa, że... prawie przeprowadził. A padą, a co to się odwaliło? Czemu deska... Ej no kurwa, co jest za chuja? Chodź tu. Zarazo, pospolita. No dobra, i teraz musiałbym założyć jej to na szyję. Przestań prowadzić, uwiąż. Miałby się wyciszyć w sumie. Tutaj łowiecka jest upasiona, wszystko jest zrobione, koza poszła na Żyda. Więc dobra, nie jest to źle. 17.50, więc teraz praktycznie można powiedzieć, że co do czego to jest jeden odcinek z innego miesiąca, więc to nie byłoby tak źle. Ta łowca by się przydała, bo tutaj trochę łow czyścić, to jest pojemno. Pyk, pyk. Czyścimy, czyścimy, czyścimy. Zobaczmy, czy ona już będzie miała możliwość wełny. To mnie zastanawia. A coś tam jest tej wełny. Ta kwestia, co ja mogę z tą wełną zrobić? Tej wełny mamy 9 sztuk, no tutaj to powiem szczerze, nie jest tak źle. Nie jest wcale tak źle. Mączkę sobie wyczyścimy, na pewno to będzie lepsza. Komfort to będzie miała, a burek gdzie jest kurna? Burka wyczyścimy tak samo, żeby jakoś ręce i nogi to miało. Będzie elegancko, dobra, cyk.
Dobra, czy coś tu możemy zrobić? Na razie chyba nic. No, bimbrownicy, kolejną pieniędzy nie posiadamy. 35 minut, dobra, możemy się jakimś godzinkę jeszcze chyba kimnąć nawet. A w sumie 35 minut. To już będę kadłub dawę trochę pogłosić. Nie to, tylko jeszcze sobie kosę, pościnać trochę trawy. Na naszego bydła, muszę ogólnie trochę siana, będę musiał chyba sobie wziąć. Ususzyć. Dobra. I z tego prądu to gospodarkę, bo widzę, że tutaj to jest naprawdę to nie ten. Czy mi starczy? Starczy mi tego ognia. W pełności. Dorzućmy teraz do naszej zwierzątek tej trawicy, którą myśmy nakusili. Dobra. No jeszcze ciut brakuje, jeszcze ciut brakuje. Dobra, musimy chyba teraz schować te zwierzęta do boksów. Zobaczyć, jak to teraz będzie wyglądało. Więc po pierwsze, czy ja mogę w tym boksie postawić im coś na zasadzie właśnie... Nie. Magazyn trzeba ul... podwodki... Czekajcie, jaka to stawiałem? Kurwa, chciałem wziąć... A nie! Co ja kurwa gadam? Ja muszę mieć pod tym względem chyba... tutaj... Takie miejsce postawić im takie te Jezu... Ten karnik? Tak powiem, to ujmę. I będę mógł sobie chyba zamknąć do boksie je. Nie wiem, jak zgaduję. Ale zrobię tak, prowadź. Nie wiem, czy ja to dobrze będę myślał. Chodź. Chodź tu zaraz. No patrzcie, no. Kurwa, jaka cię wtedy prowadzałem, bo ja tego nie pamiętam już. No patrzcie, ja chcę tu pod ten. O, chowa zwierzę, dobra. I teraz bym chciał prowadzić umowę, tylko ona mi gdzieś wypierniczyła, jak się nie mylę. Myśmy mieli dzień skończony, tak powiem. Kurwa, już się antybiotyk dałem. O, pyk. Dobra, zobaczymy, czy trzeba będzie trochę to lepiej ogarnięte, może ja też się to ogarniałem. Tego czekam aż... Weźmiemy buteleczkę. Musimy dodać opału na jakieś 12 godzin bodajże. I wrzucić za cię właśnie. I powinno być elegancko tutaj. Z kolei czy mi starczy na ten... Starczy dla nich wody i starczy nam tego, ale lepiej chyba na pewno sobie wziąć. Dolać jedno mleko, nie to chciałem, tylko chciałem mleko. Dolać mleko wody. Bo naszej bimbrownicy, tam nazwał, bimbrowni. Po prostu tego nam stać odpoczywać. To było tu, tak. Elegancko. No to mamy już tu, tutaj nam stać 6x6. Mamy do końca dnia spokój. Czy coś więcej będziemy robić? Chyba na razie nie, bo na razie nie ma co więcej kombinować. Powinno być trochę dzieci, bo te zwierzęta to też troszeczkę są za sprytne, widzę. No i teraz możemy sobie czekać, bo teraz to jest wyłączone. To jest wyłączone, dobra.
No i teraz mogę sobie podejść do lampy. Znaczy tak, już mimo tego, to już faktycznie można powiedzieć, że jest koniec dnia, więc pozamykamy sobie wszystko nasze wskazane ogrodzenie, pozamykamy czy płot, nie wiem, im by się przydało teraz to wszystko już ogarnąć. Tu musimy sobie zrobić ogólnie braga, jakieś tam właśnie takie coś, takie bramy. Bramy, co mówię o bramie akurat, jeśli chodzi mi bardziej o ten. Ogarasz. To wydarzenie na naszej zmierze. Dobra, no i teraz możemy sobie tak wejść tu. Palić sobie siodełeczko. To jest chyba na zewnątrz, tak? Ej, no to jest nie tak źle, właśnie to wygląda. Ale to było gdzieś tutaj. Pyk. Mam światełko. Tu mamy światełko. No kuźwa, teraz to luksus. I tutaj też mamy światełko. Nie, no pełna profeska teraz, proszę Państwa, światełeczko jest, światełko jest na zewnątrz, światełko tym bardziej jest, nawet takie, jak sztujne, tylko czekajcie, ja mogę jeszcze gdzieś więcej pakować tego światła tutaj, a ten dom, czy tylko mogę, tak powiem, z jednej mańki, tak, z jednej mańki mogę dać, nie mogę sobie jeszcze tutaj, ale tego domu muszę żyć. Więcej żarówek, więcej złomu i wszystkiego, no ale patrząc, no to teraz, no jest wygoda, tak? Jest wygoda, bo patrzę, teraz mogę sobie elegancko oświetlić całą ten, że tak powiem, podwórze, może nie całe, ale większość, teraz patrząc, coś pięknego, dom też jest pięknie obświetlony i w środku, i w miarę, powiedzmy w cudzysłowie, na zewnątrz, więc tu już jest naprawdę dość fajnie. Dobra, nie przedłużam odcinka, więc w dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli taki odcinek wam się spodobał w czasie, zostawcie łapkę w komentarz, dzięki za oglądanie. I trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie. Cześć.